9 lutego wspominamy błogosławionego Mariana Szkota, opata. Marian, a właściwie Murdac Mac Robartey, urodził się w Donegal w Irlandii na początku XI wieku w znakomitej rodzinie Mac Robartey. W roku 1067 opuścił rodzinną wyspę i wraz z dwoma towarzyszami, Janem i Kandydem, udał się z pielgrzymką do Rzymu. Zatrzymali się w drodze na pewien czas w Bamberdze i zamieszkali przez rok w klasztorze na górze świętego Michała. Kiedy ruszyli w dalszą drogę i przybyli do Ratyzbony, pewien mnich irlandzki imieniem Muirchertach skłonił ich, by pozostali w jego klasztorze na stałe. Niedługo później Marian wystawił w Ratyzbonie nowy irlandzki klasztor pod wezwaniem świętego Piotra. Pozostał w nim aż do śmierci w roku 1083 lub 86. Szczególne zasługi położył na polu kultury średniowiecznej, zakładając w swoim klasztorze skryptorium do przepisywania książek. Sam też zasłynął na tym polu, zostawiając bezcenne odpisy żywotów ojców Kościoła i teksty Pisma Świętego. Jego żywot zostawił nam w 100 lat po śmierci błogosławionego pewien mnich irlandzki zamieszkały w Ratyzbonie. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w błogosławionym Marianie Opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.